pytania? To jeżeli nie ma, to ja jeszcze do tego krótko lotniska nawiążę, bo otworzyłem to Państwu prezentację. I czytam: za budową lotniska Białystok-Krewlany przemawia jego umiejscowienie oraz strategia typu PASZ jako potencjalne działanie promocyjne zwiększające atrakcyjność terminów inwestycyjnych, myślnik terminal cargo. Aby pasażerski port lotniczy był przedsięwzięciem rentownym, powinien obsługiwać rocznie około 1 miliona pasażerów. Więc jak chodzi o Białystok-Krewlany, to po pierwsze prawo lotnicze, z tego co wiem, zabrania lokalizacji lotnisk takich z prawdziwego zdarzenia, niesportowych, takie jak jest obecnie, w odległości 5 km od miejsc bytowania ptaków. Czyli żeby tak naprawdę zgodnie z prawem to lotnisko powstało, trzeba by zasypać stawy dojnickie. Całe to zamieszanie, jak gdyby i po raz kolejny fałszywe obietnice, że gdziekolwiek tutaj powstanie lotnisko, szczególnie na Krewlanek, bierze się stąd, że prezydent Białegostoku przetrzymuje w szafie odwołanie od decyzji środowiskowej dla tego lotniska. I każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie o rozwoju miast czy planowaniu przestrzennym, wie, że najgorsze i najtrwalsze są prowizorki. Czyli jeżeli zainwestujemy jakieś środki w Krewlany, zamiast faktycznie wybudować lotnisko gdzieś poza miastem, gdzie wiadomo, tereny są tańsze i istnieje możliwość dalszej ewentualnie rozbudowy w jakiejś perspektywie tego lotniska, obsługi chociażby w nocy połączeń lotniczych. To, co na przykład Okęcie jest przykładem, że od 22 do 6 ze względu na ciszę nocną są utrudnienia w prowadzeniu w ogóle w działalności takiego lotniska. Jest rezerwa terenu chociażby w Topolanach od wielu lat, tam ponad chyba 60 hektarów. I jeżeli gdziekolwiek miałby powstać jakiś pas, no to zdecydowanie w miejscu, które stwarza po prostu dalszą możliwość perspektywy dla rozwoju. Rzeczywiście tutaj już była ta kwestia jakby wyjaśniana, że w prezentacji zabrakło jakby doprecyzowania o rozdzielenie lotniska regionalnego od lokalnego, że stąd to się tutaj. Ale powiem szczerze, jak mówimy, czy nie wiem, czy o lokalnym, czy o sportowym, czy jakikolwiek lotnisko na Krewlanach tutaj, to lotnisko to jest obok, tu gdzie jesteśmy. Jest bez sensu, bo po prostu miasto potrzebuje z drugiej strony terenów inwestycyjnych. I wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek pojęcie o gospodarce nieruchomościami, mówią, że trzymanie tak dużego, zwartego terenu, właśnie nie rozwijanie tam terenów inwestycyjnych w mieście, które dadzą miejsca pracy i tak dalej, tu jak gdyby jest połączenie, to też jesteśmy na terenach inwestycyjnych. Trzymanie tego na lotnisko jakieś tam sportowe, czy o małym ruchu General Aviation, lokalnym, jest po prostu totalnym absurdem. Nie tylko dlatego, że to ma tam kosztować 40 milionów złotych, bo to może jest mało i to nie jest regionalne, po prostu wartość tych terenów zamrożonych w ten sposób dla rozwoju, wartych kilkaset milionów złotych, to jest po prostu absurd. Także jeżeli mówimy tutaj, Państwo wspominali o lotnisku, to myślę, że trzeba wspomnieć o tym, że lotnisko w Topolanach też jak gdyby z tego co wiem i co mnie dziwi, bo jak gdyby z rozmów na przykład z lokalnymi politykami, z senatorem Arłukowiczem, z posłem Dyszkiewiczem, oni wszyscy byli od wielu lat, wszyscy właściwie politycy są właśnie za lokalizacją w Topolanach, gdzie Skarb Państwa trzyma od wielu lat rezerwę tam ponad 60 hektarów z przeznaczeniem na port lotniczy właśnie. I jeżeli nawet budować ten krótki pas 1300 metrów, to właśnie nie tutaj, tylko od razu w tamtym miejscu z perspektywą, że tam dalsza będzie możliwa rozbudowa po prostu takiego lotniska. I przy okazji tam jest niedaleko Puszcza Białowieska, czyli obsługa ruchu turystycznego, sama jak gdyby z siebie nabije tą liczbę pasażerów, bo sam Białystok jak gdyby obawiam się, że po prostu nie będzie żadnego zainteresowania takimi połączeniami, czego przykładem jest na przykład lotnisko w Zielonej Górze, gdzie tam chyba raz na tydzień odlatuje samolot. Z zapełnieniem 90% to są bilety wykupione przez Urząd Marszałkowski, więc tak mniej więcej takie lotnisko nie ma sensu po prostu. Tutaj jakby wskazaliśmy w tej prezentacji argumenty za i przeciw, jakby ostatecznej rekomendacji, bo z szacunkową analizą kosztową przedstawimy jakby na To mam jeszcze pytanie, czy ewentualnie, nie wiem, jakiś kontakt mailowy, czy coś takiego, gdyby jakieś uwagi można Państwu przekazywać w czasie pracy, jak nam się na przykład nasuną, jak organizacji społecznej. Tak, mogę dać Panu do wtedy. Bardzo dziękuję. Każda uwaga jest dla nas cenną informacją. Bardzo dziękujemy za spotkanie, za uczestnictwo. Postaramy się tą część pisemną jak najszybciej dostarczyć. W związku z tym mieliśmy jeszcze czas na ewentualne Państwa poprawki. Tutaj, jeżeli